czwarta dnia na niedzielę czerwcową, 20 czerwca. Jaką kartę pokaże nam dzisiaj talia Tarota? Zobaczmy wspólnie, co wyrzuciła mi właśnie ta talia przy tasowaniu dzisiaj. To znaczy nie wyrzuciła dzisiaj, odwróciła się ta karta do mnie przy tasowaniu kart. Odwróciła się i tak jakby powiedziała, żebym ją po prostu wyciągnęła, więc wyciągnęłam ją z całej talii i chcę Państwu pokazać, jak i też również inne talie Tarota. Zaczynam od klasycznej karty Tarota White'a, która pięknie obrazuje właśnie wszystkie tutaj karty pewną historią. Zanim odkryję kartę na dziś, bardzo Państwa proszę o subskrypcję, o komentarze i o lajki, propozycje tematów i aktywność na moim kanale. Dziękuję serdecznie za to. Więc zobaczmy, jaką kartę mamy na dziś, na niedzielę. Szóstka buław. Karta szóstki buław jest kartą pozytywną. Niemniej jednak zawiera w sobie również przestrogę. Zaraz wspomnę o tym. Na początku chcę powiedzieć, że szóstka buław to przede wszystkim zwycięstwo. Dzisiaj poniesiecie w jakiejś kwestii wasze osobiste zwycięstwo. Niezależnie o co chodzi, czy o dietę, parę kilogramów mniej, czy o piękne momenty w związku, czy rozwiążecie jakiś konflikt z partnerem, czy będziecie grali w coś, w jakieś gry i wygracie, być może jest duży potencjał wygrania dzisiaj, czy będziecie mieli jakiś zakład z przyjaciółką, przyjacielem i wygracie ten zakład, czy napiszecie dzisiaj podanie o pracę, która zaowocuje, które zaowocuje właśnie jakimś pozytywnym rezultatem. Czyli dzisiaj, jeśli ruszycie coś, by się zadziało, wyślecie swoje jakieś właśnie tutaj podania o pracę, listy motywacyjne, e-maile, na pewno przyniosą jakiś dobry rezultat. Ponieważ właśnie ta karta mówi o zwycięstwie, o poradzeniu sobie z wszelakimi konfliktami, z wyjściu z opresji. Jeszcze chciałam dodać, że szóstka buław jest właśnie kartą sukcesu. Sukcesu materialnego, czy duchowego, czy emocjonalnego. Być może sukcesu w rodzinie, sukcesu w związku, ponieważ partner Wam się dzisiaj oświadczy lub powie Wam pierwszy raz, że Was bardzo kocha. Jest to również osobisty sukces. Walczyliśmy o miłość, mieliśmy wzloty i upadki i właśnie dziś uwieńczy Was partner swoim uczuciem jak wieńcem laurowym, który widzimy właśnie tutaj na tej karcie. Szóstka buław jest kartą aktywną. Buławy są aktywne, pełne takiej witalności, aktywności, pożądania, kreatywności. Dlatego szóstka buław właśnie przynosi zwycięstwo, ponieważ ta osoba wie o tym, że jest zwycięzcą, że ma potencjał kreatywności,
jest zmotywowana, ma po prostu talenty, posiada jakieś tutaj kwalifikacje lub jakieś walory i wie o tym, że wygra. Jedzie tak jakby tutaj, widzicie Państwo, na tym koniu po triumf, czyli wybiera się właśnie z tym wieńcem laurowym, z koroną laurową po zwycięstwo. Też właśnie tutaj ta mowa ciała, prawda, mówi o tym, że ta osoba jest wyprostowana, z podniesioną głową, po prostu docenia swoje wszystkie tutaj talenty, możliwości i wie, że jest zwycięzcą. Także właśnie taką postawę dzisiaj powinniście właśnie mieć. Być pewni siebie swoich talentów, swoich jakichś właśnie kwalifikacji lub osiągnięć. Ta osoba jest z siebie dumna, prawda? Pozwala także tutaj na oklaski publiczności, także pozwala się również podziwiać. Wspomniałam, że ta karta ma też pułapki, ponieważ należy uważać dzisiaj na to, by jeśli osiągniemy jakiś mały lub większy sukces, jeśli coś wygramy, możemy się z tego cieszyć szczerze, dzielić z innymi, zwrócić wszystkie oczy na nas, lecz musimy uważać, by się nie chełpić tym, nie być aroganckim i nie przemienić się w taką osobę narcystyczną. Ponieważ co innego jest cieszyć się szczerze z własnych sukcesów, a co innego jest być narcyzem, który w sposób arogancki wykorzystuje innych dla swoich sukcesów. Czyli ta karta przestrzega, byśmy nie wykorzystywali, nie manipulowali innymi, także dzisiaj, jeśli jest to karta dnia, i na końcu tego dnia, by nie chełpić się, że to my jesteśmy zwycięzcami na koszt pracy innych. Jest to nieraz bardzo cienka granica, którą można przekroczyć i urazić tym właśnie swoim zachowaniem innych, czy przyjaciół, czy rodzinę, czy dzieci, czy małżonka, czy właśnie swojego partnera, czy zespół pracowniczy. Także ta karta też ostrzega, byśmy nie byli za właśnie pewni siebie, za narcystyczni, za jacyś właśnie egoistyczni, tylko byśmy właśnie uczciwie podążali do sukcesów i uczciwie walczyli o własną wygraną. Jeśli będziecie mieli dzisiaj koncentrację na ważnych sprawach, które chcecie bardzo dobrze właśnie rozwiązać lub wygrać, to na pewno ta koncentracja, jak to się mówi, fokus na tych sprawach przyniesie Wam sukces i wygraną. Także konsekwentne realizowanie swoich celów to dzisiaj Wasze motto, które pozwoli Wam osiągnąć sukcesy. Także na pewno jest to wspaniała perspektywa. By wygrać, by mieć jakiś sukces, trzeba być też bardzo ambitnym. I trzeba mieć duszę wojownika, lecz uważać, by jako wojownik nie poszkodować właśnie innych w tej walce, swojej, własnej. To znaczy nie walczyć po trupach i do upadłego, ponieważ wtedy będzie już to walka chorobliwa, która przemieni się szybko w konkurencję. Oczywiście dzisiaj potrzebujecie takie cechy charakteru jak wytrwałość, pewność siebie,
i ciężkiej pracy, by coś po prostu zakwitło dobrym rezultatem. Dzisiaj musicie po prostu wykorzystać wszystkie swoje talenty, by właśnie osiągnąć ten triumf. Musicie być dzisiaj waleczni, uparci, dumni z siebie, ale nie aroganccy. Musicie wytrwale, konsekwentnie dążyć do celu. Jednakże nie w sposób zaślepiony, nie w sposób intrygancki lub nie po prostu jako karierowicz, który wszystkich innych jakby chce zagłuszyć, by sam mógł tutaj zaistnieć i zabłysnąć. Powinna to być wygrana uczciwa. Właśnie przed tym też przestrzega ta karta. Nie możecie i nie wolno Wam traktować jako zwycięzca lub jako ten dążący do sukcesu. Nie wolno Wam traktować innych ludzi przedmiotowo i ich instrumentalizować. W życiu uczuciowym oznacza ta karta, że właśnie zdobyłem. Być może zdobędziecie dzisiaj właśnie serce partnera. Być może zwyciężycie i przejdziecie jakąś ważną transformację w Waszym związku i się uda. Być może pokonacie wszelkie kryzysy i trudności. Być może dopięliście dzisiaj swego i w końcu usłyszeliście piękne słowa od partnera, że on chce być tylko z Wami. Czyli ta karta oznacza również triumf w życiu uczuciowym i satysfakcję, że coś poszło po naszej myśli, że coś zrobiliśmy tak, jak chcieliśmy. Ta karta mówi również o silnej osobowości, pewności siebie, co już wspomniałam, więc musicie dzisiaj się wykazać silną osobowością, która wie, do czego dąży, wie, jakie ma cele i po prostu jest na tym skoncentrowana. Ma wpływ na innych ludzi, przyciąga ludzi i skupia właśnie na sobie też uwagę, jest w centrum zainteresowania, ponieważ właśnie ma jakieś walory lub talenty lub właśnie taki dar, że z łatwością coś może wygrywać. Więc ta karta wbrew pozorom, pomimo to, że jest na pewno pozytywną kartą, mówiąca o zwycięstwie, również przestrzega nas przed jakimiś negatywnymi zachowaniami, które są zachowaniami skrajnie jakimiś egocentrycznymi. Sześć buław to karta pomyślna na dziś. I życzę Wam, kochani, byście zrealizowali swoje plany i cele i byście dali sobie radę, byście dzisiaj nie mieli krzczy zwątpienia i nie mieli żadnych chwil słabości. Byście uwierzyli w to, że Wam się uda. Po prostu, że osiągniecie ten sukces. Że zdobędziecie to, co chcecie i że macie szansę zmienić coś na lepsze. Nie życzę Wam tego, byście dzisiaj byli jacyś aroganccy, byście pokazywali się tylko jako twardziele, którzy ciągle wygrywają lub ciągle są osobami, liderami, ponieważ ta osoba też przedstawia takiego mężczyznę władczego, który jest liderem, który pociąga za sobą cały zespół.
Nie życzę Wam tego, byście w negatywnym stopniu to wykorzystywali przeciwko innym ludziom. Bo przecież nie ci mężczyźni lub nie te kobiety nas zachwycają, które ciągle udają twardzielów i pompują bicepsy po prostu do nieosiągalnych różnych rozmiarów. Chodzi o to również, by w tym sukcesie, w tym dążeniu do wygranej pokazać również swoją uczuciową stronę, emocjonalną stronę, by przyciągnąć tym do siebie właśnie innych ludzi lub zespół, który Wam zaufa. I w tym momencie chciałam zacytować na koniec panią Małgorzatę Helba, która właśnie mówi, że piękność duszy to nie jest to, że ciągle wygrywamy, że jesteśmy ciągle zwycięzcami, tylko to, że potrafimy właśnie w stanie różnych nastrojów, które mamy i które przeszliśmy już też w tym tygodniu, różne nastroje załamania i upadki, wzniesienia, że właśnie tym, przez ten ciężki trud i pot potrafimy właśnie dążyć wytrwale do celu i cieszyć się właśnie uczciwą wygraną. Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują. Te, które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą. Ładne są te, które chcą mówić prawdę. Małgorzata Halba. Dlatego nie udawajmy kogoś, kim jesteśmy, tylko dla wygranej. Tylko podążajmy do celi uczciwie i dążmy do sukcesu po prostu naszą wytrwałością. Zobaczmy jeszcze inne karty, które przedstawiają 6 buław. Tutaj talia tarota, światło i cienie. Tak przedstawia ta talia 6 buław. Jest również wieniec laurowy, jest również rozparona, rozżarzona, rozogniona buława, która mówi tutaj o naszym właśnie takim usposobieniu energicznym, o wielkiej motywacji, o witalności, dążeniu do celu i właśnie osoba, która jest tutaj, widzicie, w tych światłach, tak, czy w pełni tych reflektorów, jest tutaj zwycięzcą, zwyciężczynią i no po prostu jest sukces, czyli jest oklaskiwana, jest podziwiana i jest po prostu tutaj zwycięzcą. Triumfuje. Jeszcze pokażę Państwu kartę tarota Magic Sexual. To jest ta seria właśnie Magic Sexual, Sexual Magic Tarot, czyli ten tarot o właśnie takim podłożu seksualnym. Jak pokazana jest tutaj karta 6 buław, więc jest jakiś mężczyzna, który zdobywa kobietę i na pewno ją dzisiaj zdobędzie jako właśnie
ta wytrwała osoba, która walczy o względy tej kobiety, na pewno dzisiaj będzie miał sukces i dopnie swego, więc na pewno będzie dzisiaj triumfował w tym akcie miłosnym, ponieważ już widać, że tutaj kobieta jest przychylna i kokietuje, a on po prostu wytrwale dąży do swojego celu. Także będzie na pewno niebawem zwycięzcą tego intymnego, pięknego momentu. Więc jest to tutaj w taki sposób pokazane. Ja Państwu życzę również cudownego triumfu dzisiaj, niezależnie na jakim podłożu, i wygranej, o cokolwiek Państwo pytają. Życzę Państwu właśnie sukcesów i wszystkiego dobrego dzisiaj. Proszę o lajki, subskrypcje, komentarze i dziękuję bardzo, że Państwo spędzili ze mną dzisiaj troszeczkę czasu w niedzielę. Do usłyszenia już niebawem.